Doktor Rafał Wilczur machinalnie zabił palto i szedł przed siebie. Jak mogła tak postąpić, jak mogła? Powtarzał w myśli pytanie. Czyż nie zdawała sobie sprawy z tego, że odbiera mu wszystko, że pozbawia go racji i celu istnienia i dlaczego? Dlatego, że spotkała jakiegoś człowieka. Gdyby go chociaż znał, gdyby. Miał pewność, że on nią potrafi ocenić, że jej nie skrzywdzi, że daje jej to szczęście. Napisała tylko jego imię Janek. Wilczur zaczął w pamięci liczyć bliższych i dalszych znajomych. Żaden z nich, może to jakiś nędznik, oszust, obierze świat który ją porzuci przy pierwszej sposobności. Jakiś zawodowy uwodziciel, który Beatę otumanił, kłamał, znęcił fałszywymi wyznaniami i przysięgami. Liczył zapewne na pieniądze. A co się stanie, gdy przekona się, że ta nawet swojej biżuterii nie zabrała? To na pewno wyrafinowany łotr. Tak trzeba go ścigać Trzeba póki czas zapobiec łajdactwu, trzeba zażądać od władz, od policji, by ich szukano. Rozosyłać listy gończe detektywów. Pod wpływem tej myśli zatrzymał się i rozejrzał. Był wśród mieściu, przypomniał sobie, że gdzieś w pobliżu na drugiej czy trzeciej przecznicy, kiedyś przejeżdżając, widział szyld komisariatu policji. Ruszył w tamtym kierunku, lecz po kilkunastu krokach zawrócił. I co z tego? że ją odnajdą. Nigdy nie zgodzi się wrócić do mnie. Postąpiła z całą bezwzględnością, z całym okrucieństwem. Porodziła człowieka, który dla niej wszystko, jak pies, jak niewolnik. I za co? <grym> za co? Czy zgrzeszył czymkolwiek przeciw niej, przeciw swojej miłości? Nigdy. Nawet myślą, w ogóle była pierwszą kobietą, którą pokochał. Było to niespełna dziesięć lat temu. Także dobrze pamiętał wszystko. Poznał ją przypadkowo i błogosławił ten przypadek jeszcze do dzisiejszego dnia. Błogosławił rano i wieczór o każdej godzinie, gdy patrzył na nią i gdy cieszył się. Myślę, że będzie na nią patrzył. Wtedy był jeszcze docentem i miał właśnie ćwiczenia w prosektorium, gdy na ulicy wóz ciężarowy przejechał jej dziadka, udzielił pierwszej pomocy. Powikłane złamanie obu Nóg staruszek zaklinał go, by zawiadomił w najbardziej ostrożny sposób jego żonę chorą na serce i wnuczkę. Drzwi małego mieszkanka na starym mieście otworzyła mu beata, a w kilka miesięcy później byli już zaręczeni. Miała zaledwie Siedemnaście lat. Była szczupła i blada. Nosiła tanie pocerowane sukienki. W domu panowała bieda. Rodzice baty stracili podczas wojny cały swój majątek. Dziadek, aż do dnia owego śmiertelnego wypadku, utrzymywał żonę staruszkę i wnuczkę z lekcji obcych języków udzielanych po domach. Babka, pukinie, przeniosła się w ślad za mężem do rodzinnego grobu na powązkach. Do jedynej wspaniałej posiadłości, jaka im po dawnym bogactwie została, godzinami opowiadała wnuczce i jej narzeczonemu o minionej świetności rodu gondyńskich, o pałacach, polowaniach, balach, o tabunach koni i o klejnotach, o strojach sprowadzanych z Paryża. Brata siedziała zasłuchana w jej. Rozmarzonych oczach zdawało się migotał żal za tą utraconą przeszłością, za tą bajką, która już nie wróci. I w takich chwilach on ściskał jej chudą rączkę i mówił: Wszystko to ci dam, zobaczysz Beato, i klejnoty, i stroje z Paryża, i bale, i służbę wszystko ci dam. A sam wówczas nie miał nic oprócz paru walizek. W kawalerskim pokoju szafy fachowych książek i skromnego uposażenia docenta. Ale miał też wolę ze stali i wiarę potężną i pragnienie palące jak ogień, by przyrzeczenia Beacie dotrzymać. Zaczął walkę o stanowiska, o praktykę, o bogatych pacjentów. Duża wiedza, wrodzony talent, niezłomny charakter i praca zawzięta wściekła praca zrobiły swoje. A przy tym i szczęście sprzyjało. Rosła sława, rosły dochody. W 37 roku życia otrzymał katedrę, a w kilka tygodni później jeszcze większe szczęście go spotkało. Beata urodziła córeczkę. Właśnie na cześć owej świetnej prababki gontyńskiej dano jej imiona Maria Jolanta. I tak samo w zdrobnieniu nazywano ją Mariolą. Wspomnienie córki nowym bólem ścisnęło serce profesora Wilczura. Nieraz zastanawiał się nad tym, którą z nich bardziej kocha. Gdy zaczęła mówić, jednym z pierwszych słów było tapusiu. Tak już zostało. Zawsze nazywała go tapusiem. Gdy w drugim roku zapadła na ciężką szkarlatynę, a w końcu wyzdrowiała, ślubował sobie, że odtąd wszystkie biedne dzieci będzie leczył darmo. W jego drogiej lecznicy, gdzie zawsze miejsc brakło, kilka pokoi zajmowały dzieci bezpłatni pacjenci. Wszystko to przecież było dla niej, na intencję jej zdrowia. A teraz mu ją odebrano. Jel By było nieludzkie, to już przekraczało wszelką miarę egoizmu. Musisz mi ją oddać! Musisz! mówił głośno, zaciskając pięści. Przechodnie oglądali się za nim, lecz nie spostrzegł tego. Potknął się i, omal nie upadł. Przed niezabrukowaną ulicą, grzęznąc w błocie po kostki tu i ówdzie, Rozrzucone były duże kamienie, po których mieszkańcy małych domków tej dzielnicy usiłowali dostać się do siebie suchą nogą. Okna były już ciemne. Rzadkie latarnie gazowe rozsiewały mdłe, niebieskawe światło. W prawo szła większa, gęściej zabudowana ulica. Wilczur zawrócił w nią i wlókł się coraz wolniej. Nie odczuwał zmęczenia. Lecz nogi stały się ciężkie, Nieznośnie ciężkie. Musiał być przemoczony aż do koszuli, gdyż każdy podmuch wiatru czuł jak na gołej skórze. Nagle ktoś mu zastąpił drogę. Panie Ozdobny, odezwał się ochrypły głos. Pożycz pan bez gwarancji bankowej 5Z na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego. Pewność i zaufanie.